Grażynka, jadę z Piotrem pod namiot, bo to jest rodzinna, męska tradycja. Ty pa! Sąsiad jechał. Piotr, pora rozpocząć męski wypad. Ale tu ładnie. Co jest, kurwa? Co jest, kurwa? Lepiej, żebyś nie zakłócił mojego wypoczynku. A ty mojego! Zostaw suba. Każda subskrypcja to jedno ukąszenie komara w zadek sąsiada. Ło, ale miejscówka jest tam z przodu. Ja tam rozbijam namiot. Nie, to ja też, to ja też. Ja byłem pierwszy. Nie, ja byłem pierwszy. Nigdzie się nie ruszam. Ja tam rozbiję namiot. Ja ci go mogę rozbić na gębie. Ja na pewno. Już się w tej rzeczy utopię. Wypatroszę cię jak dzika i powieszę nad telewizorem. Ja jak ci zaraz włożę kołka w dziubę, to sobie zrobię piecień z debila. Kurę. Hej, panowie, panowie, uspokójcie się, tu jest bardzo dużo miejsca, naprawdę starczy dla nas wszystkich, zmieścimy się. Chłopak dobrze mówi, od razu widać, że nie twój. Oż ty chamie, to ja cię teraz zapłukę, wbiję ci łeb w to kretowisko, a ty śmierdzielu. Ja się z dzikiem obracam, ale ja bym właśnie walę sprzedał. Wsadę ci łeb w mrowisko, ty kanalio, ty. A masz jeszcze szuba! A masz jeszcze, że się ci nakopię do dupy, ty gnoju, ty. Po tej stronie jest moje, a po tamtej stronie jest twoje. Jak przejdziesz na moją stronę, to ostrzegam, że bez ostrzeżenia dostajesz lewy sierpowy i jedziesz do dentysty. Ty to możesz małpy straszyć w cyrku. No to zobaczymy. No, dobrze, żem wziął te 500+. Nawet i na moskitierę starczyło. Ostatni śledzik. No, może brakuje jednej ściany, ale za to był najtańszy w całym sklepie. Piotr, ty będziesz spał od tej strony, bo mnie to korzonki przewieje. Ciebie, dziadu, nie stać, żeby jechać na porządne wakacje do hotelu, tylko w namiocie śpisz jak pigmeje na dzikim zachodzie. Nie, no trzymaj tam mnie. Jakby głupota umiała latać, to byś w kosmosie był wcześniej niż Gagarin. Sam przecież łoszołomie śpisz w namiocie, zobacz. Ja to śpię w namiocie dla przygody, a nie z chciwości. A, myślałbym. Ła, ale ładna rzeczka. Szkoda, że nie mam kabli od akumulatora, to bym se rybek nałapał. A, pięknie. Matko Bosko, do najbliższego monopolowego 15 kilometrów. Ale żem się wrąbał, ech. Piotr, zaraz się będzie ściemniać, ale ja muszę trzymać wartę, bo że tak powiem, mamy dość szemrane sąsiedztwo. Gdzież mieliśmy tu wypocząć? Piotr, wypoczniemy w domu. Teraz są ważniejsze rzeczy. Ładuj mnie miarkę Gaminata, bo dzisiaj czeka mnie nieprzespana nocka. Nie z takimi kobyłami se w życiu radziłem. Sąsiad, co ty tam za jakie energetyki pijesz? Sąsiad, energetykami to ja se felgi w Passacie czyszczę. Jak już się nauczysz czytać, to sprawdź se w encyklopedii, co to jest L-tyrozyna. Powiem ci tyle, dzisiaj nie usnę. Jak ty nie usniesz, to i ja nie będę spał. Zobaczymy, ile wytrzymasz, zobaczymy. Zobaczymy. Krystyna, prawoś mnie za pół godziny do roboty. Ja wyjdę się spóźnię. Sąsiad. No i mam cię, gagatku. Po cichutku, powolutku. Nie usnął ga. Zaraz zobaczymy, co będzie. Śpi jak zabity. Kupię się tego nowego Passata i zakasuję tego imbecyla. Może by mu jaki mały żarcik zrobić. Chyba już wiem. No sąsiad, ja żem wiedział, że mąż nierówno pod sufitem, ale nie myślałem, że z ciebie taki zbok. Co ty krochmalisz, Janusz? Nawet żeś nie zdążył wyjąć ręki ze spodni. O kurwa!
Mówiłem coś przez sen? Jakbyś tylko mówił, to by mnie tak nie zgorszyło. Ty żeś zboczeńcu przez sen się cały czas menstruował. Matko Bosko, co ty Janusz gadasz? A jakie zbereźne rzeczy żeś wykrzykiwał? Nie. W razie czego wszystko nagrałem, jakby mi ktoś nie chciał na słowo uwierzyć. Nie. Gdzie z tymi łapami? Będziesz grzeczny, to wszystko skasuję. No patrz, sąsiad, skończyła mi się kiełbaska i jasne kurła mocne. Nie skoczyłbyś do sklepu? A żeby cię drzwi ścisły. Co mówiłeś? Nie, absolutnie, już biegnę po kiełbaskę. No i to mi się podoba. Ty, włóczyki, wyłaź z tej rzeki, bo ryby do góry brzuchami już pływają od tego smrodu. Ja przynajmniej jestem higieniczny, a nie tak jak ty. Koc mełuchu, mydło to żeś ostatni raz widział w reklamie w telewizji. Piotr, skończyło się babki sranie. Wrzucamy zboczeńca do internetu. Janusz, na żartach się nie znasz. Zaraz pojadę po piwko, to się napijesz. No, od razu mówisz jak normalny człowiek. Ja tu zaraz zwariuję. Ty, Janusz, kurwa, chrapiesz jakby się świnia kartoflem udławiła. Kurwa, ja chrapię? Ty to chrapiesz jakby kto z Ruski pepeszy szczylał. Nie rozśmieszaj mnie, ja to śpię jak mały baranek. Tak myślałem, to wypad na pastwisko między stado baranów. Gwarantuję, że nikt cię nie odróżni. Widzę, że ty to bardzo mocny w gębie jesteś, Piotr, Janusz. Weź to mi pokaż, jak się wrzuca te filmiki do tego internetu, bo trzeba by napiętnować takiego jednego zboczeńca. Dobra, Janusz, nie było tematu. W sumie to głośniej od siebie komary brzyczą. Piotr, pora nauczyć się sztuki przetrwania w buszu. Na początku nauczymy się rozpalać ogień. Ogień daje ciepło, odstrasza dzikie zwierzęta i na ogniu możesz przyrządzić sobie pożywienie. Byłem w harcerstwie i wszystko wiem. Piotr, tam to uczą tylko podstaw. Ja ci pokażę, jak to się robi. Zaraz się rozpali. Za ramię to szlak trafi. Idę po piątkę benzyny. Ale się będzie kiełbaska piekła. Tato, starczy ci, dowiesz, kiedy jest łatwopalne? Pierdzielę to. Piotr, nie bądź dupa wołowa. Śpiewaj, płonie ognisko, już miąknieje. Tato, nie! Ale młodzut ta benzyna. O. Widzisz, Piotr, rozpalanie ogniska to jest bułka z masłem. O, coś mi w żebrach strzeliło. Tato, chodź szybko. Chyba będą problemy. Do sąsiada przyjechała straż leśna. Piotr, to nie są kłopoty, tylko dobra nowina. Chodź, lecimy. A więc po kolei. Płoszenie zwierzyny, niszczenie runa leśnego, śmiecenie, wyjście poza wyznaczony szlak, rozbicie obozowiska w niedozwolonym miejscu i niszczenie umocnień brzegowych. Bardzo dobrze, panie władzo. Jeszcze pało mu przez łeb, to się oduczy niszczyć runo leśne. Obserwowaliśmy was przez ostatnie kilkadziesiąt godzin. To będzie 1800 złotych mandatu. Ile? Matko Bosko! Kobita mnie przecież z chałupy wyrzuci! Ale cyrki! Z panem to jeszcze też będę miał za chwilę do pogadania. Pan też ma niezłą listę wykroczeń. Wjazd pojazdem mechanicznym na teren parku, zanieczyszczanie środowiska produktami ropopochodnymi. Co? Tam pod samochodem jest plama oleju. Panie, deczko, mi się skrzynia biegów poci, no! Głośne słuchanie muzyki, niszczenie zagrożonych gatunków roślin i krzewów oraz zakłócanie okresu lęgowego błotniaka łąkowego to będzie razem 2000 zł. Rozbił bank!
kurwa 2000 za jakiegoś gówniaka lądowego, to wszystko wina sąsiada. Słuchaj, misiu kolorowy, bo jak cię pacnę z liścia, to cię będę składać w najnowszym odcinku na dobre i na złe. No to kurwa chodź. Będzie urwie, a uduszę gada. Nie byłbym sobą, gdybym wam czegoś nie załatwił. A tym razem załatwiłem wam podwójnie. Składając zamówienie na stronie gaminate.pro możecie sobie wybrać bonus, jaki dostaniecie. Na hasło Janusz 1 10% zniżki na cały asortyment. Natomiast na hasło Janusz 2 dowolny shaker za złotówkę przy zamówieniu od 99 zł w górę. Tylko przypominam, produkt jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób powyżej 16 roku życia. Trzymajcie się, cześć!